Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Defa, to jest kolejny odcinek ze Straight Outta Bieda na moim kanale, czyli serii, w której biednym składem z końców meczowych postaramy się dojść do pierwszej ligi i ostatecznie też ją wygrać. Tak się prezentuje mój skład kondycyjny. Póki co w dalszym ciągu regeneruje swoje siły. Jesteśmy obecnie w lidze czwartej. Mamy 2 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażkę, także fajnie byłoby tutaj wywalczyć mistrzostwo w tej lidze czwartej i wtedy dostać taki fajny buścik pieniężny, żeby wzmocnić mój następny składzik albo wzmocnić ten składzik jakimś fajnym nowym zawodnikiem. Także ja już przejdę w sumie do pierwszego spotkania w tym odcinku. Dobra, mamy i pierwszego przeciwnika dzisiaj i co tutaj za skład on zbudował. Mamy tutaj Moratę, który ma połączenie jedynie z Iniestą. Praktycznie mam tu cały skład z Ligi Hiszpańskiej, dodatkowo ten Morata. Dokupiłem sobie jeszcze bonusik pieniężny z katalogu EA plus 1000 końców razy 10, także to też nam da duży busik, bo jakby nie było to 10 tysięcy w tej serii, to jest naprawdę bardzo dużo, także przechodzimy do tego spotkania, no i mam nadzieję, że uda mi się je też ostatecznie wygrać. Zagrany Gervinho właśnie dośrodkowuje pole karne i piłka z rykoszetem prawie poszła w bramkę, ale bramkarz wybił to na rzut rożny. Okej, Barrios ładnie się przedarł, Barrios dośrodkowuje pole karne, jest tu uderzenie! Dumbia! To był Dumbia czy to był Gervinho? Jakim cudem teraz nie trafił bramkę? Okej, ładnie Martins na lewą nogę, Martins technicznie i to jest 1-0 w 20 minucie. Piękne podanie Dempsey'a, jakby nie było. No i Martins, tak jak właśnie czytałem z waschych porad, jest lewonożny, a ja niepotrzebnie schodziłem cały czas na jego prawą nogę. Nie wiedziałem, w sumie to jest mój błąd, że nie popatrzyłem w jego właśnie tutaj informacje i teraz w sumie racja, że lewą nogą o wiele lepiej wykańcza, także bardzo dziękuję za tą informację. Morata w polu karnym i to będzie 1-1, jak ja teraz zważyłem w tej obronie. To nie był Morata, tylko to był Arda Turan i 1-1 w 29 minucie niestety. Zagranie Martinsa, Martins powinien dojść, kurde, czemu tak długo przyjmował tę piłkę, to mogła być naprawdę świetna akcja. Okej, kończyłem pierwszą połowę, póki co jest wynik 1-1, no niestety mój przeciwnik oddał jeden strzał celny, tak samo jak i ja, no w sumie tak jak i w poprzednich odcinkach, tym składem praktycznie cały czas kopiemy się w środku pola. No i no niestety kończy się to właśnie w taki sposób, że mamy dość słabe emocje w tym meczu i mam nadzieję, że w drugiej połowie będzie troszkę inaczej. Dumbia do Dempsey'a, Dempsey technicznie 2-1, teraz piękna, składna akcja nam wyszła, no i Dumbia zalicza świetną asystę i Dempsey zalicza chyba swoją pierwszą bramkę w tej serii ogólnie. Póki co na szczęście mam wynik 2-1, 74 minuta, mój przeciwnik robi jakieś zmiany, no i mam nadzieję, że uda nam się utrzymać ten wynik do samego końca. Okej, Martins, lewa noga, Martins, uderzenie i nie ma bramki, dobi to jeszcze. Pyk, no i co to za strzał teraz Dempsey, no ile to, kurde, dam chyba z dwie kreski siły, a ten strzał no praktycznie z 2 metrów ledwo się do bramki doturlał. Zagrania sobie do Dumbia, no piłka za mocna znowu, tu są, kurde, ci moi zawodnicy mają troszkę słabe podania, bo praktycznie każda akcja taka składna, dość szybka kończy się właśnie takimi podaniami. Okej, i to może być 2-1 dośrodkowanie, pole karne, piękna interwencja, wybij to Handanowicz, łap to, dokładnie tak, o to w tym wszystkim chodziło. Zawodnikiem spotkania został Clint Dempsey i dostaliśmy 1452 końce, nie wiem czemu akurat w takim momencie on wyszedł, tutaj on przez cały mecz oddał zaledwie jeden strzał, który zakończył się też bramką, nie ma w ogóle wyniku, coś się chyba zliczało, nie wiem czy serwerów nie zwaliło, ale mamy 3 punkty i w sumie to się liczy. Okej, mamy kolejny skład dzisiaj, mamy tutaj, kurde, bardzo fajny skład, Benteke, dość mocni napastnicy, także to będzie na pewno bardzo ciężkie spotkanie dla moich środkowych obrońców, którzy będą naprawdę bardzo mocno musieli walczyć z tymi dwoma rosłymi napastnikami. Gervinho zagrań tutaj na Martinsa, mamy bardzo szybkich zawodników, więc Martins zagrań do Gervinho, który nie wiem dlaczego się zatrzymał, ja pierdzielę. Uderzenie z dystansu, no i po raz kolejny piłka nad poprzeczką, no ale tak jak mówię, przeciwnik strasznie dużo z dystansu strzela. Dumbia siłowo, uderzenie i broni to po raz kolejny bramkarz mojego przeciwnika. Uderzy? Nie? What the fuck? William, 43 minuta, przegrywamy 1-0, cóż za piękna kontra teraz poszła. Oh my god, czemu moja obrona się tak rozpadła w ogóle? Ja nie mam pytań w ogóle. Okej, kończymy pierwszą połowę, póki co jest wynik 1-0 dla mojego przeciwnika, no statystyki, no kurde, tak jak mówię, on bardzo dużo strzałów z dystansu daje, dlatego jest taka przewaga w jego strzałach. Dośrodkowanie pole karne, Bony! Tak jak mówiłem, moi obrońcy będą mieli problemy właśnie z tymi napastnikami, patrzcie co się dzieje. W ogóle, kurde,
Willian ustawiony jako prawo skrzydłowy w środku pomocy. Gościu gra kurde jak z nut, naprawdę wszystko świetnie mu wychodzi. Nie wiem jakie są wasze opinie, ale jak dla mnie zgranie w tej FIFA to jest jakieś kompletna bujda, naprawdę. Czy to w drafcie, czy tutaj. Patrzcie, on ma dwóch zawodników, którzy są bez grania, Pedro oraz Williana. I to nie jest odczuwalne, że oni są bez grania, bo kurde jak dla mnie Willian, gościu gra o wiele lepiej niż się chyba gra normalną jego kartą. Póki co, nie wiem jak wy, ale ja przestaję wierzyć w zgranie w tej FIFA, bo to jest jakaś kompletna bujda. Gościu miał dwóch zawodników lewoskrzydłowych ustawionych jako środkowych pomocników, dokładnie Willian i Pedro. I jak sami widzicie, Willian z tą zawodnikiem spotkania grał idealny mecz, mając, nie wiem, z trzy zgrania może? On wygrywał pojedynki łukowe z Dempseyem oraz z tym Martinsem, czy jak się tam nazywał, ten mój środkowy defensywny pomocnik, czy z Jonesem, coś takiego. Jak to możliwe, że gościu, który ma 1,75 m wzrostu, jest bez grania, wygrywa pojedynki łukowe z moimi tutaj rosłymi zawodnikami w środku pola? No, jak dla mnie bardzo dziwny mecz. Powoli nasza sytuacja się naprawdę bardzo komplikuje, mamy 10 punktów, brakuje nam 9 do mistrzostwa Ligi Czwartej, mamy do rozegrania jeszcze 4 mecze, także jeśli przegramy jeszcze jedno spotkanie, będziemy musieli wygrać pozostałe 3, więc liczę na to, że mi się wygrać jeszcze to jedno spotkanie. To będzie naprawdę bardzo ciężkie spotkanie. Mam trzech bardzo OP zawodników w tej FIFA. Do tego jest Marquisio, jest Nainggolan, jest Khedira. Świetny skład. Okej, 8 minuta, będziemy mieli rzut rożny. Spróbujmy to jakoś fajnie wykończyć. Złabię go tutaj do środka, później zagramy to na przedpole. Jest tutaj Antony Martial. Martial już nieraz strzelał takie bramki. Martial 1-0 w 8 minucie. No świetne uderzenie, właśnie to jest to, co kocham w tym chłopaku. Gościu jest no niesamowicie OP, mimo tego, że ma zaledwie 77 overalla, bo jeszcze to jest karta przed upgrade'em, to gra naprawdę niesamowicie. Zresztą mamy pole karne, uderzenie i broni to Steve Mondodano, świetna interwencja teraz. Nainggolan na szczęście nie wpisał się na listę strzelców, ale okazja była naprawdę przednia. Do środka mamy pole karne, wybicie, jeszcze raz Herrera, super, dokładnie o to w tym wszystkim chodziło. Nie, Mondoda, piękna interwencja, kolejna łap to Steve jak najdalej, teraz szybkie wybicie tam. Co? Kurde, tu powinien być faul. Patrzcie, to mogła być taka idealna piłka tutaj na Welbecka, który miał tak dużo miejsca. Okej, ładnie, jeszcze raz na Martiala, Martial świetnie leci z tą kontrą. Come on, stary, tutaj. I teraz zejście w pole karne, dokładnie tak. I jeszcze raz, Martial uderzeń na bramkę i to jest 2-0. No Antony Martial to jest bestia. Naprawdę tym składem gramy się o wiele lepiej niż tym składem, który zbudowaliście mi właśnie tym drugim kondycyjnym. Dlatego no musiałbym pomyśleć chyba nad nową jedenastką, bo tą naprawdę gra mi się bardzo przyjemnie, a tamtymi tak troszkę drętwo. Dlatego, że ci pomocnicy no strasznie słabo podają. Okej, akcja kolejna mojego przeciwnika, dośrodkowanie, no i tym razem podanie na Sweaty. Naprawdę bardzo ładna akcja teraz mu wyszła. Mamy 2-1 w 41 minucie. Khedira świetnie znalazł się w polu karnym. Okej, dany Welbeck wychodzi na czystą pozycję. Welbeck jeszcze raz na was. Aj, jak gdyby ta piłka przeszła, naprawdę mogła być kolejna świetna akcja w moim wykonaniu. Martial jeszcze raz do środka, uderzenie Herrery, nie ma bramki Herrera. Taką sytuację teraz zwalił, szkoda, chociaż na was jeszcze walczy o piłkę. Podaję do Welbecka, Welbeck technicznie, no i znowu bramkarz. Zagranie tutaj na Felipe Andersona. Ma bardzo dużo miejsca na tym skrzydle, no czemu moja drużyna tak się otwiera na kontrę? Felipe Anderson ładnie to zrobił. Podaję na krótko, no i takimi akcjami, kolego, mnie nie zaskoczysz. I mamy 2-1 na zakończenie pierwszej połowy. Tak się prezentują statystyki, ja póki co oddałem 4 strzały celne, z czego 2 poszły w bramkę, no i więc na szczęście mamy 50% skuteczność. Okej, świetna interwencja Laporte, ale piłka cały czas wraca pod jego nogi. Uderzenie i nie ma bramki, na szczęście już myślałem, że ta piłka się tak zawinie i pod słupkiem, znaczy koło słupka, wtura się do bramki. Okej, mamy bardzo słaby moment mojego zespołu, no i patrzcie co za akcje mu wychodzą. Kurde, mój zespół teraz w drugiej połowie zaczął przegrywać wszystkie pojedynki praktycznie. Nie wiem dlaczego, ale znowu to wszystko tak dziwnie zaczęło wyglądać. Nie wiem dlaczego, ale jego zawodnicy praktycznie grają idealnie w obronie, no w drugiej połowie do gościu naprawdę idealnie się ustawię, jak pierwszej naprawdę szło wyjść z jakąś akcją, chociaż teraz Martial, czysta pozycja, Martial, uderz to i broni to bramkarz mojego przeciwnika, shit. Okej, DeMarcos i po raz kolejny słabe podanie jednego z moich środkowych pomocników. Chociaż błąd mojego przeciwnika, Martial technicznie, Martial broni to, dobi to Welbeck. I nie trafia w pustą bramkę, no dany, jakim cudem tyś tego teraz nie trafił, oh my god, tyle czasu miałeś na ten zamach, żeby idealnie przymierzyć w bramkę. Okej, Herrera, Welbeck, technicznie Welbeck i nie ma bramki, no ja pierdzielę. Co się dzieje w tym meczu, no co się w ogóle w tych meczach dzieje, tych dwóch. No i okej, kończymy ten mecz remisem. Jak to jest możliwe, że takie sytuacje no nie wchodzą, ja pierdzielę. Niestety remis nie daje nam kompletnie nic. Mamy z 11 punktów w tym momencie, także teraz musimy wygrać 3 pozostałe spotkania, żeby zdobyć mistrzostwo
Ligi czwartej, także na pewno będzie bardzo ciężko, zwłaszcza, że po tej aktualizacji, no jakbym kompletnie się oduczył grać w FIFA, nie wiem dlaczego, ale w ogóle nie wychodzą mi żadne takie fajne, składne akcje. Podania są całkiem inne niż były wcześniej. Także moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcielibyście więcej Straight Outta 1 na moim kanale, zostawiajcie kciuki w górę pod tym odcinkiem. To bardzo motywuje, a przy okazji niesamowicie wspieracie mój rozwój, bo jak widzicie, właśnie przekroczyliśmy 72 tysiące subskrypcji, także jeszcze raz bardzo wam dziękuję za całą aktywność pod filmami i widzimy się po następnym materiałem. Do zobaczenia i cześć!